Cześć, tutaj Karolina Kaszubowska. Pozwól, że na początek zadam Ci pytanie. Znasz może serwis Udemy? Niedawno pojawiły się statystyki, według których mniej niż 10% osób, które rozpoczyna kursy dostępne na tej platformie, przerabia je do samego końca. Około 80% osób nawet ich nie rozpoczyna. Co jest przyczyną? Nawet nie rozpoczynają tych kursów, za które przecież zapłaciły. To przede wszystkim brak odpowiedniej motywacji. Ja, jako twórca kursów online, również zderzyłam się z tym problemem. Ostatnio jedna z moich kursantek już po raz drugi przedłużyła dostęp do kursu. Napisała do niej, że ona koniecznie chce przerobić ten kurs i że na pewno tym razem znajdzie czas, ale po jakimś czasie okazało się, że znowu czasu zabrakło. Minął już ten dostęp, skończył się i musiała ponownie przedłużyć. Poszukując odpowiedzi na ten problem, na pytanie, dlaczego osoby, które wydają czasami spore sumy pieniędzy, nie są wystarczająco zmotywowane, aby dokończyć przerabianie kursu, trafiłam do szkoły coachów Meritum. Coaching to jest taki proces, w którym coach poprzez umiejętne zadawanie pytań przeprowadza swojego klienta przez proces dochodzenia do prawdy, do odpowiedzi na pytania, ale takich odpowiedzi, które tkwią w samym kliencie. Nie ma lepszego języka, który by lepiej oddziaływał na daną osobę niż język tej osoby. Dlatego coach posługuje się właśnie słowami swojego klienta. Nie ma lepszego rozwiązania, lepszej drogi dla danej osoby niż ta, która jest jego rozwiązaniem, ta, którą on chce kroczyć i do której jest zmotywowany. Dlatego coaching okazało się, że nie tylko spełnił moje oczekiwania, ale po prostu okazał się właściwie idealnym sposobem na to, aby pobudzić motywację danej osoby do działań, no, które chce podjąć. Poprzez rozmowę coachingową my budujemy motywację danej osoby do tego, aby ona zrobiła krok do przodu. Przede wszystkim znajdujemy korzyści, jakie będzie miała, zyski, które będzie czerpać z tego, że wykona to, czego chce się podjąć. Ale zaczynamy od początku, czyli od ustalenia, co ta osoba tak naprawdę chce. Może się czasami okazać, że jakieś odkładanie na później jest spowodowane tym, że dana osoba nie ma motywacji, bo tak naprawdę nie jest to jej potrzebne. I to też jest ogromne odkrycie i krok do przodu, bo ta osoba przestanie się dręczyć tym, że czegoś nie robi, na przykład nie uczy się języka hiszpańskiego, a tak bardzo chciała. Jeżeli ktoś uzna, czy ustali, chociażby w rozmowie coachingowej, że tak naprawdę to ten hiszpański nie jest tej osobie w ogóle potrzebny, to bez sensu, aby ciągle próbować się go uczyć i inwestować czas. Oczywiście my możemy powiedzieć, że nie przerabiamy kursów. Tam, gdzie nie jesteśmy zobowiązani uczestniczyć na bieżąco w zajęciach, tylko samodzielnie, tak sobie zaglądamy na platformę, dlatego że nie mamy czasu. No ale to niestety w większości przypadków jest tylko wymówka, ponieważ znajdujemy czas na to, aby pobuszować na Facebooku, porozmawiać ze znajomymi czy obejrzeć serial na Netflixie. Dlatego tak ważne jest, aby zbudować odpowiednią motywację, bo to jest gwarancją właściwie, czy zwiększa naszą szansę na to, aby osiągnąć to, co chcemy. I tak jak wspomniałam, ponieważ jestem zachwycona efektami coachingu, ja już jestem po 4-miesięcznym kursie, w środę mamy ostatnie pożegnalne zajęcia i to, co już się udaje robić, bo robimy to z kursantami, to naprawdę przekracza wszelkie wyobrażenia, jaki efekt może osiągnąć osoba, która jest nieśmiała, niepewna siebie, a w wyniku tej analizy, tej rozmowy, która trwa niejednokrotnie 1,5 godziny albo i dłużej, nagle staje się osobą pełną entuzjazmu i zaangażowania. Ustalamy zazwyczaj jakieś kroki, które ta osoba będzie wykonywała po kolei, po to, aby zbliżyć się do tego celu. Oczywiście efekt, jaki ta osoba uzyskuje, zależy od tego, na ile jest gotowa na daną zmianę. Jedna z osób, z którą rozmawiałam i była mowa o jej ścieżce zawodowej, pytałam o to, jak sobie wyobraża pracę, którą bo chciała zmienić. Powiedziała coś takiego, że ona nie jest w stanie sobie wyobrazić tego, że jest zadowolona, uśmiechnięta, z radością wstaje rano i cieszy się, że idzie do pracy. Jeżeli ktoś nie jest gotowy na takie wyobrażenie,
to oczywiście trudno mu pracować, aby coś takiego osiągnąć. Dlatego coaching to jest proces. To jest proces, w wyniku którego dana osoba przechodzi zmianę. Ona się po prostu rozwija i coraz bardziej, coraz lepiej widzi, co jest dla niej możliwe. Oczywiście to odkrycie, jak motywować osoby, moich kursantów do tego, aby mobilizowały się, aby bardziej się dyscyplinowały i aby realizowały to, co przedsięwzięły, czyli chociażby kurs online, musiało znaleźć odzwierciedlenie w najnowszej edycji kursu bilansisty. Dlatego w wersji VIP zaproponowałam 4 sesje coachingowe ze mną i ze względu na to, że mamy jeszcze wolne miejsca na tej edycji, ja zwiększam tą pulę, czyli w cenie wersji VIP jest w tej chwili 5 takich sesji. To też zmienimy na stronie, ale to w tej chwili ogłaszam, także osoby, które do tej pory kupiły, oczywiście też to obejmuje. 5 takich sesji coachingowych, które będą znacząco zwiększały prawdopodobieństwo, że dana osoba ukończy kurs i dzięki temu będzie miała efekty i dzięki temu znajdzie na przykład lepszą pracę, lepiej płatną, albo chociażby taką, do której będzie chodziła z radością. Czyli taką pracę, jaką tak naprawdę by chciała mieć. I powiem jeszcze kilka słów, co jest jeszcze w tej wersji VIP, ponieważ 2 dni temu, czy 3, przeprowadziłam wywiad z Olą Oryńską-Grzybek, to ekspertka kariery, i tam rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest w pozyskiwaniu pracy, aby bardzo dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej i aby dobrze przygotować dokumenty aplikacyjne. Tak, żeby po pierwsze zostać zaproszonym na rozmowę, a po drugie uzyskać ją na satysfakcjonujących nas warunkach. I to też przewinęło się w czasie rozmowy coachingowej, ponieważ jedna z osób stwierdziła, że przeszkodą w uzyskaniu pracy takiej, jaką by chciała, jest to, że co innego się obiecuje na rozmowie kwalifikacyjnej, a potem rzeczywistość jest inna. Na przykład podejmując pracę w biurze, ta osoba chciała prowadzić wyłącznie księgi rachunkowe, a potem się okazało, że musiała też książki przychodów i rozchodów prowadzić. No więc pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie w trakcie takiej rozmowy kwalifikacyjnej wynegocjować sobie chociażby załącznik do umowy o pracę, gdzie będzie wykaz naszych obowiązków? Oczywiście, że tak, ale wszystko zależy od tego, na ile my będziemy atrakcyjni dla tej osoby. Ja pamiętam przemianę, jaką przechodziły moje kursantki, ponieważ uczestniczyłam w warsztacie, który przeprowadzała Ola. W ramach pakietu VIP jest najpierw kurs online, a potem to, czego się te osoby nauczą, kursanci, w trakcie tego kursu będzie przećwiczone na żywo na warsztacie. Warsztat też jest nagrywany, dzięki czemu wszyscy uczestnicy, oczywiście tylko oni mają dostęp do nagrania, mogą sobie obejrzeć, w jaki sposób się prezentowały i ewentualnie zastanowić, co mogą jeszcze poprawić. Ale już podczas tego warsztatu dostają feedback, dostają komentarz od Oli Oryńskiej, która jest ekspertką z wieloletnim doświadczeniem w rekrutowaniu pracowników. W tej chwili zajmuje się przygotowywaniem osób, kandydatów na stanowiska właśnie do takich rozmów kwalifikacyjnych i to zarówno na najwyższe stanowiska menedżerskie, jak i również takiego średniego szczebla. Także to, co dana osoba jest w stanie uzyskać, będzie zależało w dużym stopniu od tego, jak się zaprezentuje. Oczywiście to nie chodzi tylko, tak jak wspomniałam, o wynagrodzenie, bo możemy mieć na przykład, możemy sobie wynegocjować 1000 zł, 2000, 5000 więcej, nawet jeżeli się świetnie zaprezentujemy, ale tu chodzi też o różne inne aspekty, czyli jeżeli na przykład mamy małe dziecko i chcielibyśmy pracować z domu, czy jesteśmy w stanie sobie to wynegocjować. To będzie w dużym stopniu zależało od tego, w jaki sposób przygotujemy nasze dokumenty aplikacyjne i jakie wywrzemy wrażenie na czytających te dokumenty, ale przede wszystkim będzie zależało od tego, jak zaprezentujemy się na rozmowie o pracę. Takie szkolenie to jest inwestycja już na całe życie, bo to, czego się nauczymy w tej chwili, będzie w przyszłości procentowało. Jeżeli chcemy pracować w firmie, która ceni sobie pracowników, nie tylko wynagradza ich dobrze, ale również pokazuje, że ich docenia. Już nie mówię o tych kwestiach socjalnych, bo oczywiście to jest też ważne, ale chociażby o takim stosunku do pracownika, który pokazuje, że słuchamy tej osoby, że liczymy się z jej zdaniem, to stanowiska w takiej firmie oczywiście są oblegane, bo na rynku pracy istnieje opinia o tej firmie, że to świetna firma i każdy chciałby w niej pracować. Jeżeli tak, to na pewno i stanowiska w dziale księgowości są oblegane. W związku z tym
to od tego, jak się zaprezentujemy na rozmowie, będzie zależało, czy my pracę w takiej fajnej firmie przyjaznej, której nie będziemy zestresowani, jesteśmy w stanie otrzymać. Tak więc podsumowując, w wersji VIP poza standardowym kursem, poza dodatkowym modułem, którym będziemy przeprowadzać część tych czynności księgowych, czyli zakładać podmiot, tworzyć, wprowadzać dokumenty księgowe czy tworzyć deklaracje. Będzie taki dodatkowy moduł, gdzie będziemy to robić na dwóch dodatkowych programach, najprawdopodobniej Symfonii i Optimie. Jest dodatkowy kurs Oli Oryńskiej-Grzybek, który będzie przygotowywał do tego, aby się świetnie zaprezentować na rozmowie o pracę, ale tam jest mnóstwo jeszcze dodatkowych rzeczy, jak napisać CV, jak założyć profil na LinkedInie, dzięki czemu będziemy mogli nie szukać pracy, a jednak dostawać wartościowe propozycje i wybierać spośród różnych możliwości wtedy, kiedy będziemy na to gotowi i kiedy uznamy to za najlepsze dla nas, dla naszej kariery zawodowej. Również jest dodatkowy moduł o pewności siebie, o budowaniu pewności siebie, o tym, jakie najczęściej zadawane są pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. Także ten kurs szeroko przygotowuje, kompleksowo przygotowuje daną osobę do tego, aby jak najlepiej wypaść na rozmowie o pracę i również, no i oczywiście ją dostać na najlepszych możliwych warunkach. Jest też warsztat online, gdzie w małej grupie będą te osoby, które dołączą, mogły przećwiczyć sobie właśnie takie wystąpienia, takie rozmowy online. I tak jak wspomniałam, będzie 5 sesji coachingowych ze mną, w trakcie których można poruszać dowolne tematy. To nie muszą być koniecznie tematy stricte zawodowe, mogą to być tematy związane z relacjami międzyludzkimi, na przykład stosunkiem szefa albo stosunkiem do podwładnych, dylematy wszelkiego rodzaju. Także te tematy wybiera wyłącznie ta osoba, czyli kursant. Do jutra. Są zapisy na kurs bilansisty, także jeżeli ktoś się waha, to już jest czas, aby podjąć decyzję. Jest do wyboru wersja standard i wersja VIP. Także jeżeli jesteś zainteresowany czy zainteresowana tym kursem, tak jak mówię, masz czas do jutra, wejdź na stronę, ja link za chwilę tutaj podam w komentarzu i podejmij decyzję i do zobaczenia na kursie.